Hej, hej, witam was w kolejnym odcinku z This is the Police. Moi drodzy, my jesteśmy dzielnym komendantem policji. Przypominam, że giereczkę sprezentował nam Wojtek5012 na Steamie. Takie prezenty zawsze chętnie przyjmujemy, bo mamy co robić elegancko na lejwiku. A gierka jest naprawdę fajna. Rozkręca się coraz bardziej. No, rozpoczynamy kolejny dzień. Dużo ludzi nam tutaj poszło w cholerę. Dostaliśmy nowe utwory w prezencie. Jakiś katalog, że coś możemy sobie jakieś kupić. Listę Ulricha. Strasznie droga. $300 za muzyczkę. Jakaś promocja. No i jeszcze żeśmy nie odsłuchali tutaj wszystkich tych standardowych, bo stanęliśmy chyba na czwartej. Jeszcze mamy tam Chopina i jeszcze tu mamy coś, nie? To jedźmy od Chopina. W wykonaniu Xuan He. No dobra, niech będzie. Jak miło posłuchać sobie Chopina, Beethovena i innych mistrzów. Usługi mafii. Jesteśmy członkiem rodziny, więc to będzie taniocha. No zobaczmy tą taniochę. Co ci sądowie? Za 1000 sfałszują zgłoszenie przestępstwa. Przez to zginą wszyscy funkcjonariusze, maksymalnie 3. Czyli jak nie możemy zwolnić, to możemy wysłać i wyeliminować tych policjantów, których nie chcemy. Dobre, dobre, podoba mi się. Wyślemy zaraz Burcza Juniora. Fałszywe dochodzenie. Zginie jeden śledczy. No i groźba zastraszy członków komisji. Oj, droga ta groźba. No dobra, jedźmy. Lunch i inne wydatki na mój koszt? Wyślij załogę na szkolenie. Zatrudnij wtykę. Uuu, wtykę to chętnie. Chcemy kupić wtykę. Kogo będziemy wtykować? Proctor & Gamble? Nie, to musi być jakiś inteligent. Taki powiedzmy... Kto tu może być dobrą wtyką? Może ta Molly? Ta... Nie, to musi być facet. Nie, o taki, o Samadhi. O, Samadhi jest dobry. Samadhi jest dobry, bo ma nazwisko takie od razu wyglądające na kryminalistę. Możemy jeszcze wysłać załogę na szkolenie. No dobra, czy chcesz kupić szkolenie? No pewnie. A. Wybierz, kogo chcesz wysłać na szkolenie. No to Quencha. Quencha. Niech idzie ten Quatch, Quench czy coś tam. Dobra, go. Szkul się. Nie wysyłaj debila. Mamy tutaj zgłoszenie. Kradzież w sklepie sportowym. Wielka stopa. Sprzedawca ze sklepu zgłasza, że 2 nastolatków kradło tenisówki. To jest sprawa, moi drodzy, bardzo ważna dla starszej sierżant Proctor & Gamble. I dla naszego Samadiego, Samadhi, a i on jest szpiegiem, ma taką tą. To może go nie wysyłajmy, bo go poznają. Borcza Juniora wyślemy, żeby trampki znalazł. No on jest za głupi, żeby trampki znaleźć. Kłacza wyślijmy. Debil musi się nauczyć nasz egzamin. To trzeba było co, Van Damme'a wysłać? To Wala nie chce w jednego inwestować klocka. Chce mieć średnią, dobrą ekipę. Bo jak zainwestuję wszystko w jednego i on pójdzie gdzieś w cholerę, to nagle dostanę z debilami, nie? Trzeba tu tych debili szkolić. Nastolatkowie stoją niedaleko sklepu. Hej, podzielisz się papierosem, pora zwrócić te buty. Nie, nie, to tak na, wiecie, na dyskretnego. Masz szluga? Daj szluga. Daj szluga. I łap! I on wyjmuje fajki, a my mu kajdany na ręce i siemano, albano. Szybko, szybko, szybko. Usiłowanie morderstwa. Wracając wcześniej z pracy, pewien mężczyzna zastał swoją młodą żonę w łóżku z kochankiem. Gdy pan domu zdjął ze ściany strzelbę, służąca zadzwoniła policję. No powiem wam, że mam ochotę po prostu olać to zgłoszenie, wiecie. Czasem po prostu lepiej jest, żeby takie sprawy załatwiali się sobie w gronie rodzinnym ludzie, nie? No dobra, Stowal z Van Damme, z Samadim i z Borczym Juniorem. Niech Borcz Junior też dychę zarobi. Stowal tam poprowadzi całą sprawę, ty tam będziesz... Chusteczki zbierał do nosa. Jamesa Bonda musiałbyś wysłać. No dobra, co my tu mamy dalej? Dzisiaj we Friburgu odbywa się premiera Powrotu do Przyszłości. Dystrybutorzy zwrócili się miasta z prośbą przesłać funkcjonariusza, czy widzowie nie wnoszą kamer. No idź Robins. A na przyszłość proszę wcześniej.
takie sprawy zgłaszać, a nie ostatniego dnia. Schwytaliśmy usiłowanie mordercy. Bert Junior dychę dostał punktów, ale on już jest wyszkolony, ma już 40. Niedługo będzie gwiazdą naszego komisariatu. Postawimy sobie taki cel, żeby Borcza Juniora 7 dni, wykonane zadania 2, żeby Borcza Juniora doprowadzić do wysokiego poziomu. Zaraz zobaczę lepszych na zatrudnienie. Młody ojciec usiłował odebrać córkę ze szkoły mimo tego, że został pozbawiony praw rodzicielskich. Zaczął kopać nauczycielkę. Już ekipa. Starsza sierżant Proktor i jazda szpiegu. A my zobaczymy, czy mamy kogoś ciekawego do zatrudnienia. 150 policjant i tylko tyle. Czy jakiś 150 policjant mnie interesuje? No nie bardzo. Borsza Juniora bym mógł zwolnić za coś? No nie mogę, nie mam za co. On jest dobrym pracownikiem. To jest starszy sierżant Newberry. Ooo. To już jest w ogóle jakiś sierżant sztabowy czy coś tam. Jakiś zajebisty sierżancina. Niedługo zostanie pod komisarzem, nad podporucznikiem. I pod komisarzem w policji. Bo stopnie w policji są troszeczkę inaczej niż w wojsku, nie? Komisarz to podporucznik, komisarz to porucznik, nadkomisarz to kapitan, podinspektor to major, młodszy inspektor to podpułkownik, inspektor to pełny pułkownik, młodszy inspektor to podpułkownik, inspektor to pełny pułkownik i nadinspektor to generał. Tak te stopnie oficerskie idą w policji, więc my zaraz będziemy mieli pierwszego oficera Newberego. Może przed emeryturą, bo już ma siwe włoski, się dochrapie tutaj czegoś. Co my tu mieliśmy zrobić? Aha, spróbować kogoś zatrudnić, ale ten 150 to nie jest jakiś dla nas sztos, to nie będziemy zwalniać nikogo. Jedźmy z tym, co mamy. Ulrich Bieber. Panie Boyd, mam delikatną sprawę. Nasz wspólny przyjaciel Charles Dill powiedział, że może mi pan pomóc. Jestem właścicielem największego sklepu muzycznego we Freiburgu. Ostatnio moja żona była... Moja była żona otrzymała połowę nagrań w ramach podziału majątku. To mnóstwo rzadkich płyt. Moja była bardzo boi się policji i zawsze stara się zachować jak przestrzegająca prawa obywatelka. Jeśli kilku z Państwa proszę by tam w mundurach powiedzieć, że nagrania są dowodem ważnym dochodzeniu, tylko by się uśmiechnęła i bez zaglądania w papiery zrobiła to, czego zażądają. Aha, czyli mamy... Ty się rozwiodłeś z żoną, ona ci zapieprzyła połowę płyt i my mamy odzyskać dla ciebie te płyty. To jest sprawa dla Stowala, Samadiego i naszego najlepszego policjanta Burcza Juniora. Zadanie od mafii. Christopher Gesand. Jack, organizujemy dziś akcję. Miejsce elektrownia o 22.09. Nie życzymy sobie najazdu policji. Chyba 4000 wystarczy na spełnienie naszej prośby. Elektrownia 22.09. Musimy udawać, że nas tam nie ma, no. Stowal wszystko załatwi, prawda? Stowal? Dokładnie. Galeria Sztuki Nowoczesnej. Galeria. Strażnik mówi, że ktoś dostał się do sali wystawowej. Zna bazgrał na dziełach sztuki wizerunki penisów. I ukrył się w komórce? No dobra. Za ile muszę tam wysłać? Za 30 sekund. Może ktoś wróci do tej pory. Sprawozdanie z napaści. Schwytaliśmy przestępcę i tutaj kolejne punkciki. Fiu, fiu, fiu. Ulrich Bieber, sprawozdanie. Szefie, pomogliśmy Ulrichowi Bieberowi. W ramach podziękowania dał nam album Gennaro Crespo, arcydzieło. Co prawda Stowal woli glam rocka, więc skończyło to się smutną miną wizytą w barze. No kurwa, jeszcze Stowal nas olał, ale dostaliśmy 3000 od Ulricha Biebera. Dobra, potrzebujemy w ciągu 20 sekund, żeby ktoś do nas jeszcze przyszedł, żebyśmy tam wysłali ludzi. Stowal już nie wróci, poszedł do baru. No dobra, ktoś tu do nas wróci na pewno w ciągu tych 30 sekund. Spokojnie, już mamy pełny skład. Do penisów, no to nasza dzielna starsza sierżant Proctor and Gamble do penisów będzie idealna. Innym słowem Borcza Juniora do penisów, ale boję się, że on może tą sprawę zepsuć, więc weźmy Klausnera. No boję się, że on po prostu nie pozna penisa i pomyśli, że to jest drzewo sandałowe na przykład. I wróci jeszcze i powie, że nie było żadnej sprawy, bo to wcale nie penisy, tylko drzewo sandałowe jest na ścianie. Towal is dead? Nie, no nie jest dead. Napije się w barze, wróci do pracy. Wszystkie światła są włączone. Gdy zjawi się policja, dozorca muzeum tłumaczy, że pracuje tutaj dopiero kilka tygodni. Wejdź do sąsiedniej kabiny, wyważ drzwi, wychodź z podniesionymi rękoma. Wejdź do sąsiedniej kabiny. Przerażony, zapłakany mężczyzna trzyma nóż i upiera się, że jest właśnie w trakcie performance'u.
Nikt go nie zrozumie, odmawia oddania się w ręce, grozi, że dźgnie się nożem. Proszę, opowiedz o pańskiej sztuce, spróbuj odebrać nóż, bez paniki, nic panu nie grozi. Na to się już nikt nie nabiera, nie? Chcemy tylko porozmawiać. To wiecie, to Jehowi też pukają do drzwi. My tylko chcemy porozmawiać, nie? O wiarze. Pan wierzy, tak? Wierzy pan. My tu tylko o tej wierze właśnie chcemy porozmawiać, nie? Spróbuj odebrać nóż, to jest fajne. To jest takie, wiecie, to jest taki negocjator policyjny. Urzekła mnie twoja historia, opowiedz mi o niej, wiecie, dlaczego ja... Wybacz mi i tak dalej. Takie podejście ludzkie. Opowiedz nam, on zacznie opowiadać, rozluźni się, a my go wtedy bum, kurwa, z łokcia w szczękę i obezwładniony bardziej i zamykamy go w kajdany. I tak się ma stać. Przestępca schwytany, moi drodzy, działa. No tu psychologią podchodzimy do tematu. Psychologią. ...22.9 elektrownia, kradzież. Właśnie otrzymaliśmy zgłoszenie od konserwatora zieleni z fabryki maszyn. Zauważył, że dwóch przestępców wykrada aluminium. No i generalnie... generalnie popatrzę na czat teraz, uznam, że tego nie widzę, bo wiecie, ja chciałem pomóc tej elektrowni, ale zapatrzyłem się na czata i tak wiecie, no. Oj, kliknę, och, jej nie zdążyłem, no nic, no ale... Nie ma tego złego, 4000 na konto. Kradzież elektrownia, przestępca uciekł. Nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało. Całego świata nie nakarmicie, nie wyżywicie. Test psychologiczny w ratuszu. Jack, na pewno czytałeś artykuł na temat Thomasa Blaine'a, byłego gliniarza, któremu odbiło i zastrzelił ciężarną kobietę. Żeby zapobiec takim tragediom, postanowiłem przeprowadzić testy psychologiczne dla wszystkich funkcjonariuszy po 50. To będzie grube. Ciebie też to dotyczy, Jack. Jutro rano doktor Eleonora Waterby będzie czekać na ciebie w swoim gabinecie, tylko się nie spóźnij i umyj penisa, bo doktor Eleonora nie lubi brudnych ptaków dotykać. Przedawczyk. Bo doktor Eleonora nie lubi dotykać brudnych ptaków. Znowu druga w nocy. No dobra, kończymy naszą zmianę. Stowel już tak się napruł, że już w ogóle nie ma siły. No dobra, Samadhi. Przyjdź jutro. Bosch Junior. Powiem wam, że czuję się strasznie poniżony. Jeżeli ja już proszę Burcza Juniora o to, żeby przyszedł następnego dnia, to już naprawdę nasza obsada jest tragedia. Tragedia. Mol. A Mol i tak jutro przyjdzie. Nasza obsada jest tragiczna, jeżeli ja proszę jego o to, żeby przyszedł do pracy. Naprawdę. Dział finansów przeznacza 90 tysięcy na urodziny burmistrza. Tajemniczy Robespierre zdradza ambicje polityczne. Do końca roku otworzy się 6 nowych restauracji. No to jedziemy. Nasze Lambo jak zwykle odpala za trzecim razem. Jeżeli to można nazwać Lambo. O! Doktor Eleonora Waterbury. Panie Boyd, to bardzo prosty test. Pokażę panu tablicę z abstrakcjami. Pan musi tylko powiedzieć, co na nich widzi. No dobra. Mężczyzna połykający tabletki w stodole. 2 tubylcy grający na bębnach. I latające ścięte głowy. Wydaje mi się, że latające ścięte głowy to troszkę by wskazywały, że jesteśmy psychopatą. 2 tubylcy grający na bębnach, też dziwna historia. No powiedzmy, że tam to jest niby jakaś stodoła, to jest facet, on sobie połyka jakieś tabletki. No spoko. Wracający do domu mężczyzna, no to wygląda jak lilek wracający do domu. Kuśtyka, tam jedna noga połamana, druga przekrzywiona. Motyl. Mężczyzna z zegarem zamiast twarzy. Czy to sugeruje, że po prostu walicie takim zegarkiem z kukułką komuś po mordzie? No powiedzmy, że motyl uspokaja, nieprawdaż? Kobieta dekorująca choinkę. No to tak wygląda, ręce i choinka, nie? Tańcząca dziewczyna, no to też spoko. Gwałcony... Grube. Jeżeli ktoś tutaj widzi gwałcącego świnie niebieskiego kosmitę, to naprawdę chyba nie nadaje się do pracy żadnej, już nawet nie w policji. Gwałcący świnie niebieski kosmita. Oh my god, moi drodzy. Gwałcący świnie niebieski kosmita. No dobrze, że nie gwałcący niebieską świnie fioletowy kosmita. Go 3, nie no, bez jaj, no. Zwolnią mnie z pracy za takie coś, no co ty. Mężczyzna wręczający kobiecie ozdobę świąteczną, wieża na wzgórzu, dziecko z nogami pająka. Tak, dziecko z nogami pająka jak nic. Dziecko z nogami pająka jak nic. Kobieta opuszczająca ozdobę świąteczną, no tak, wypadek samochodowy, no świetnie. Drzewo z płucami człowieka, no tak.
Drzewo z plecami człowieka. Porozrzucane po podłodze kawałki ozdób świątecznych, wafelek do lodów, maszerujące młotki. Maszerujące młotki. Też dobre. Krzyczący na kobietę mężczyzna, no. Wieża szachowa. No nie. Mężczyzna z głową nosorożca, no nie. Wieża szachowa też nie. No powiedzmy, że mężczyzna krzyczy na kobietę, nie? Kobieta policzkuje mężczyznę. No i no to wygląda. Wywrócona ciężarówka, no. No. Gigantyczny jeż pożerający ludzi zamiast jabłek. Gigantyczny jeż, to jest jeżozwierz, nie? Chłopaki nie płaczą, się oglądało, to się wie. Co to było? Jeżozwierz. No nie, no kobieta policzkuje mężczyznę. Mężczyzna popycha kobietę, grająca na pianinie ośmiornica, no na pewno. Kobieta w płaszczu ze skór robaków. Kupka jesiennych liści. No nie, no, kupka jesiennych liści. Dziękuję za wizytę, w ciągu kilku dni otrzyma pan badania. Dzień 9 już mamy. O! Shi Brum znów wybrana na prokuratora generalnego miasta. Niedobrze. Ratusz nie zatrudnia czarnoskórych. Burmistrz to przypadek. Byłowi biznesmeni zainwestują w przyszłość miasta. To przypadek. To jest nasz najlepszy policjant. Starszy sierżant. To jest historia. No jest historia, jest. A to była historia z kosmitą. Starsza sierżant Proktor nie przyszła do pracy. Padam z sił, ledwo stoję. Mogę iść do domu? Idź. Idź. Padam z sił, ledwo stoję, no i idź. Możemy kogoś awansować. Van Damme zostanie młodszym sierżantem. Tak, moi drodzy, Van Damme zostanie młodszym sierżantem. On jest młody, piękny i daje radę, Van Damme. I tu jeszcze nie słuchaliśmy przedostatniej płytki, czyli tej. Leonard Bernard Cohen. Billa Bango. Baja Bongo, Baja Bongo. Dobra. Zaczynamy dzień. O, ratusz. Kilka miesięcy temu we Friburgu pojawiła się niezarejestrowana organizacja feministyczna. Dzisiaj przeprowadza swój pierwszy protest. Jak nam wiadomo, organizacje wspierają zagraniczni sponsorzy, a ich celem jest postawienie własnych ludzi na ważnych stanowiskach w ratuszu. Protest może przerodzić się w coś poważnego, więc musimy pokazać im, kto tu rządzi, użyj pałek gazu. A nawet broni, jeżeli będzie trzeba, niech przekonają się o własnej skórze, na czym polega zastraszanie. No to spoko. Najpierw to ja chciałbym się dowiedzieć w drogim ratuszu. Dopiero za jeden dzień będę mógł coś, dobra. Komenda. Czy mamy kogoś nowego? 150. No, policjant 150 to nie jest dla nas jakiś sztos, nie? No dobra. No i co? Wyślemy Burcza Juniora i niech jedzie, nie? I niech jedzie. Nie mam ludzi. Ej, nie mam ludzi. Jeszcze Słot mu dam na wsparcie. No, moi drodzy, tego jeszcze nie było. Burcz Junior będzie dowodził oddziałem Słot. Burcz Junior. Burcz Junior jedzie dowodzić oddziałem. Na pewno nie chcesz wysłać żadnych funkcjonariuszy? No jak nie chcę? No, przecież wysłałem Burcza Juniora. Dobra, macie jeszcze sama Diego. Ej, no już wysłałem, tak, jedź tam. Jak przysięgłeś służyć na nas, skoro nie potrafisz dotrzymać słowa, my też nie zamierzamy. No jak? No przecież wysłałem wam SWOT nawet. Doktor Eleonora. Jest pan w dobrej kondycji psychicznej, moje obawy budzi jedynie poziom pana stresu. Według moich badań muzyka Beethovena działa uspokojąco na układ nerwowy, więc zalecam zainwestować w Ludwika van Beethovena. Pomoże załagodzić stresy. Ratusz. Termin odpływa w dniu jutrzejszym. Co to jest? A, że muszę gang czerwonych masek. Dochodzenia. Jezu, przecież ja gangu czerwonych masek nie badam. Co tu się dzieje? Quan Chi Ling. Badaj. Sprzedaż kradzionych dóbr. Restauracja Stary Smok. Jin Yang sprzedała naszyjnik chińskiemu biznesmenowi. Strawberry będziesz to prowadził razem z Moserem. Więcej nie mamy policjantów. Dobra. Co ty? Zakładnik. Kancelaria prawnicza Johnson, Jurgen i Katz. Zadowolony klient wyszedł z pistoletem do biura. Wszedł. Wziął kilku pracowników na zakładniku. No dobra, chłopaki. To jest sprawa dla ważnych policjantów i nawet dla Słotu. Burcz Junior musi tam jechać. Musi Burcz Junior tam jechać. Burcz Junior musi tam jechać. Zadanie od mafii. Jack organizuje mi dziś akcję. Miejsce kasyno Rubinowicza.
No spoko, 8 koła. Akurat mi pasuje, bo nawet nie mam ludzi. Dochodzenie rozpoczęte, jakaś furka. Przedawca Jin Yang zawsze osobiście zajmuje się transakcjami. Chiński biznesmen Bo Xu potajemnie przybył w zeszłym tygodniu do Filiburga. Jest pewien, że naszyjnik skradziono jego rodzinie. Jin Yang zazwyczaj udaje zwykłego klienta, umawia się z kupcem przy jednym ze stolików. Bo Xu nie chce podróżować, co zostało, ani zwracać na siebie uwagi. Jin Yang zawsze domaga się spłaty całej kwoty z góry, nie posługuje się gotówką. To czym, kurwa? Przepraszam, to czym? W zapałkach? Sprawozdanie z zakładnika, czy udało się? Jest, dobra. Borch Junior już będzie miał 50. Dobra, wracaj ta chłopaki. Kino Ostatnia Nadzieja, co to jest? Podpalenie. Młoda kobieta podpaliła kino podczas seansu i uciekła. Nie mam prowadzących. Dobra, musimy z dochodzenia tego śledczy zabrać tego Zdzisia. Musisz sam Newbery to prowadzić. No stary, nie ma bata. Tu dochodzenie musi przejąć Mozer. Musimy sobie jakoś radzić. No mam nadzieję, że dasz sobie radę. Ty jesteś, kurde, twardym gościem. Masz 700 skilla. No, dasz sobie radę. Fajnie sobie tak powyzywać bez przypału, co? Kasyno Rubinowicza, czyli my tutaj... Do kasyna wtargnął mężczyzna z granatem, rzucił torbę, zażądał... No tam. Nie mam aktualnie policjantów. Wszyscy są na patrolach. Jak wrócą, to podeślę jakiegoś śledczego, żeby zbadał tam, wiecie, te tematy wszystkie. Dochodzenie rozpoczęte, podpalenie. Zarząd kina. Do incydentu doszło podczas seansu filmu Jima Jarmusza Inaczej niż w raju. Ekran został zepsuty, a widzowie odnieśli obrażenia z powodu paniki, jakie zapanowała na widowni. Jerzy Kotel, woźny. Pamiętam dziewczynę z jasnorudymi włosami, sprzedałem jej bilet już po rozpoczęciu pokazu. Chociaż zazwyczaj tego nie robię, była naprawdę miła, zauważyłem, że trzyma w ręce butelkę, ale myślałem, że to jakiś napój. Nigdy bym nie pomyślał, że taka ładna, młoda kobieta może okazać się być dziwką. Przyszłaby do kina z czymś niebezpiecznym. Siedziałem w ostatnim rzędzie kilka minut po rozpoczęciu seansu, usłyszałem, jak ktoś wchodzi na salę i głośno je zamyka drzwi. Chciałem się odezwać, bo nie lubię, jak ktoś przeszkadza mi w optowaniu z sąsiadką, z wizją z Jarmusza, ale wtedy zobaczyłem błysk i płonącego wielkiego penisa, butelkę poleciała prosto w kierunku ekranu. Kiedy ekran zajął się ogniem, miałem taki żar w spodniach, myślałem, że to część pokazu, wiecie, to kiedyś słyszałem, że ten Jim Jarmusz to wariat. Kiedy wybuchł pożar, natychmiast zacząłem się rozglądać za jakimś wyjściem i wtedy wszedłem w ten, no, tą, tamtą, zauważyłem idiotkę, właśnie tą idiotkę o różnych włodach, szybko uciekła, nie mogłem nic poradzić. No dobra. Kasyno Rubinowicza, czy słychać na czacie, bo nic, generalnie nie mam do roboty. Ojeju, zapomniałem tu kliknąć. Dziękuję za 8 koła. No, uciekł. No, nie każdego uratujemy. Zginął cywil, to niedobrze. Ej, miałeś cywila nie zabijać. Musimy się rozmówić z naszą mafią. Panie Boyd, instalujemy dzisiaj nowy automat do gry o nazwie Super Magdalena. I never be Maria Magdalena. Kiedy postawiliśmy poprzedni, jeden z większych dzieciaków niemal zepsuł maszynę, już było świetnie, gdybyś wysłał nam palu kilku swoich ludzi. Żeby utrzymali dzieci w ryzach. No to jest zadanie, kurwa, dla tego Johnsona i Burcha Juniora. To są najlepsi specjaliści. Lepszych nie znam. No Burch Junior rozpracuje tą sprawę. Super Maria Magdalena 3, dokładnie. Szpital Świętego Jana, tu go mogłem wysłać. Ciężarna dziewczynka zadzwoniła, może by się pomodlił i coś nauczył. Ciężarna dziewczyna zadzwoniła ze zgłoszeniem, że w przychodni spotkała podejrzanego lekarza ginekologa Mirosława G. Lekarz zachował się bardzo dziwnie, próbował przekonać pacjentkę, że podda się aborcji. Dziewczyna z płaczem wyjaśniała. Lekarz powiedział, że za zaledwie 10 tysięcy dolarów pozbędzie się Jezu, wandal. Tu nie ma żartów, wysyłamy najlepszą ekipę, jeszcze słod bym dosłał, ale nie mogę. Gdzie jest mój słod tak w ogóle? Sprawozdanie. Wszystko poszło gładko, szefie. Od dawna tak dobrze się nie bawiliśmy. Rozłożyliśmy ich na łopatki w Hellfightera. No i spoko. To wracajcie do domu. 2000 wpada. No, wracają nawet do domu. Elegancko. Myślałem, że zaraz powiedzą, no to my dzisiaj już nie pracujemy. Get to. Gospodyni domowa Takara Montes często narzeka policji na swoich sąsiadów. Cały czas hałasują, udają się w kłótnie, odmawiając omawiania problemów z sąsiadami. Dziś znowu zadzwoniła potem, jak usłyszała dochodzące z ich mieszkania głośne huki i krzyki. Twierdzi, że mieszka tam 6 lub 7 osób.
Robinson i Samadi. A, i nie mamy już więcej. No dobra, zaraz może ktoś wróci w 20 sekund. Kiedy doktor zauważyła funkcjonariuszy, chwyta skalpel i krzyczy: chodźcie o wolnie wasze dusze. Paralizator, obezwładnienie, gaz pieprzowy. Gaz pieprzowy. Elegancko, schwytany. Bez szwanku. Dobra, dawać, bo tu muszę trzech wysłać. Halo, halo. Dobra, wysyłamy trzech. Robbins, Johnson. No i Samadi. No sorry, Burch Junior. To jest poważna sprawa. Tam jest 7 osób. Ty se sam ze sobą nie dajesz rady. Jak masz też radę z 7 osobami? Jak ty masz te dać radę z 7 osobami? Christopher G-San, Jack, mamy otrzymać dużą dostawę alkoholu. Ale nasi wspólnicy podobno lubią ostre zagrywki. Potrzebujemy wsparcia kilku twoich policjantów. Ej, no co ty? Król złoty. Ja ci Burcza wyślę, on jest jak za trzech. To jest mój najlepszy policjant. Ja całą komendę wokół niego teraz buduję. Stary. No co ty? Weź samego Bercza. Dobra, to nie. To nie. To nie. Dochodzenia. Czy dochodzenie coś ten? Nie mamy żadnych nowych zdjęć. Niedobrze. Hotel True Color. Nadeszło zgłoszenie od mieszkanki hotelu, które zaniepokoiły krzyki kobiety. To brzmiało tak, jakby ktoś był gwałcony. O kurwa, Vandal, Klauser i Burcz. No Burcz na gwałt to jest... Jak ta kobieta zobaczy tego Burcza, to ucieknie sama od policjantów i wróci do tego gościa i powie: dobra, to ja już wolę ciebie niż patrzeć na niego, nie? Głupi żart. Zakłócanie porządku publicznego. O kurde. Potrzebne nam wsparcie. A skąd ja mam wsparcie? Tak. Nie mam nawet Burcza. Wracaj ta chłopaki, no. Jak sobie nie daliście rady we trzech z siedmioma? To co ja wam poradzę? Nic wam nie poradzę. Podpalenie, sprawozdanie. Nowe zdjęcia do podpalenia mamy. Dobra, tworzymy dochodzenie. Dobra, ona weszła do kina. Nie tak? To jest wybiegnięcie z kina i to wejście do kina, czyli odwrotnie, tak? Nie. To jest ucieczka z kina, tak? Może tak? Nie? No to jest ucieczka z kina, bo ten ją woła, nie? Chyba, że tak. Nie. Tak? Tak? Nie masz wszystkiego? No okej, okay. Czyli mamy jakiegoś fejka, jedno fejkowe zdjęcie mamy, tak? No bo co możemy sprawdzić? Ile tu jest kombinacji? No tak naprawdę może być tak lub tak, to wtedy to na pierwszym miejscu tak lub tak i wtedy to na pierwszym miejscu tak lub tak i to na pierwszym miejscu tak lub tak. No, więcej kombinacji nie ma, tak? Każda z kart może być na pierwszym miejscu, a te zamienne, tak? Teraz ta na pierwszym miejscu i ta na pierwszym miejscu. Skoro nie działa, to znaczy, że czegoś nie mamy. Dobra. Sprzedaż kradzionych dóbr. O, otwórz dochodzenie. Dobra, spróbujmy. Oferta, gościu i to. Zaczynamy od gościa. Gość z przodu działa. Jing. Jing Yang, właścicielka restauracji Stary Smok. Już po nią jedziemy, już po nią jedziemy. Już po nią jedziemy. Siemano. Jechać, jechać. A gdzie jest mój słod? No nie ma słodu. No to dobra, wyjedziecie. Drzwi jednego są uchylone. Widać przez nie, jak rozrzuca ma zagładko za gardło. Młodą kobietę uderzają w twarz, krzycząc: zamknij się, dziwko. Zapłaciłem ci, to teraz ciąg. Znaczy, sieć to. Uderz mężczyznę pod kolanami. Puść ją albo strzelam. Od razu. Dziewczynie udaje się uciec, ale jej Alfons naskakuje na mężczyznę i wiązuje się kolejna szarpanina. Nie interweniuj, użyj gazu pieprzowego. Mężczyzna natrąca, nagle wskakuje przez okno. Postrzel w plecy. Elegancko. Jeszcze nikt mi z postrzałem w plecy nie uciekł. I Borch Junior 60 punktów. Moi drodzy, jeszcze nie słyszałem, jak to kiedyś Gajos mówił. Psach.
Z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał. Tak tutaj. Postrzałem w plecy jeszcze nikt nie uciekł. Sprawozdanie. Przestępca jest schwytany. Schwytaliśmy mafię największą, moi drodzy. Sprawa zamknięta. Wszystkich podejrzanych. Jing Yang, wyeliminuj gang. Siup. Nie ma gangu, kurwa. Nie ma. Rozbiłeś ten gang, czerwone maski. 20 tysięcy, otrzymujesz nagrodę i teraz Rasusz nas kocha. Jack, oby tak dalej, ja zadbam na to, żeby twoje ostatnie dni w policji Firburga były dużo przyjemniejsze. Jest, szeryf się cieszy. My też się cieszymy. Czekamy, aż nasi ludzie wrócą do miasta. Z miasta na bazę. No, dzień udany, w ostatni dzień udało nam się tą sprawę rozwiązać, a przegapiliśmy jeden dzień, mogliśmy to trochę wcześniej zrobić, ale spoko, szefie... Nie. Chłopie, ty rozwiązałeś najważniejszą zagadkę tysiąclecia, rozbiłeś gang czerwonych masek. Kurde, nie. Nie. Bush Junior, przyjdź jutro. Johnson, przyjdź jutro. Reszta niech odpoczywa. Nie. Policja łapie szajkę złodziei antyków. Przewodniczący kościoła prawosławnego może odwiedzić Friburg. Stopa bezrobocia spadła poniżej procenta. Nice. Mógł uprzedzić i dać wypowiedzenie dokładnie. W ogóle się słabo. Stosujesz mobbing, Maciu. De Brigitto. No taką mamy zmianę. No dobra, przynajmniej nikt nie chce uciekać od nas. To dobrze. Wszyscy podchodzą do zmiany. My już przesłuchaliśmy wszystkie płyty, tak? Chopina i tego też. No to kupmy sobie coś, nie? Kupmy sobie coś. Na przykład Ouverture La Colorian. Czy na pewno chcesz to kupić? No tak. I która to była? To Ludwig van Beethoven? Tak. Corollian Ouverture. Dobra. Jedziemy. Kazała nam ta psycholożka posłuchać Ludwika, nie? Zastępca, Akademia Policyjna, Mike, Kłocz, oblane wszystkie egzaminy. Ja pierdolę. Torzem zmarnował 1000 dolców. Ja bym nie wystawił. Dajesz ich wolnego czasu i często spieprzają do Straży Miejskiej. Ej no. Oblał wszystkie egzaminy. Ja pierdziu. Zajmij się bohaterem. Laura Moll zasłużyła na miano bohatera po tym, jak wyciągnęła tonącego senatora Wallace'a Greena z rzeki. Na jego prośbę władze miasta zdecydowały się nagrodzić dzielną policjantkę. Uroczystość odbędzie się 27 lipca, zaproszono również prasę, jak i rodzinę pana Greena, która osobiście chce złożyć podziękowania. Upewni się, że nic nie przytrafi się policjantce i mogła bez problemu odebrać medal. Okej. Okay. Co tu jest, jakaś komenda? A, tu jest nowy ten. Musimy nowego przyjąć. Śledczego. Naprawdę jakaś stara Berta. Boże, co to za jakaś stara Berta. Prawie jak ta gruba Berta Janwos, no. Dobra, weźmy tego tam. Przydziel mu zmianę. Policjanci też 150, jakieś słabe. Ej. A co tu się dzieje w ratuszu? A, mogę nową pocztę, dobra. Weź mi przydział funkcjonariuszy, chcę mieć więcej. Załatwcie to dla mnie, proszę. Przedmieścia. Czasem twoi funkcjonariusze złapią tylko jednego czy dwóch przestępców, ale kiedy planuje się najazd na grupę, lepiej wziąć ze sobą radiowóz. Prawdziwi profesjonaliści radzą sobie i bez tego, ale w sytuacjach większość policjantów woli go mieć. Szkoda, że twojego wydziału na niego nie jest, tak? Cześć. Ciężarówka z lodami potrąciła chłopca. Karetka szybko przyjechała na miejsce, ale nie zdołali go uratować. Koniecznie napadli w szał i domagał się sprawiedliwości od kierowcy, który aktualnie ukrywa się w ambulansie. Ratownicy próbują uspokoić tłum, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. To będzie słaba sprawa. Będzie słaba sprawa, no. Musimy wysłać. No, Borcza nie wyślę. Vansey'a wyślemy. Młodszy sierżant Vansey. Młodszy sierżant Vansey. No jedźmy. Czemu nie podwyżka?
No i po 500 plus. Nie no. Młodszy sierżant Wansej. Mam nadzieję, że sobie poradzi. No pojechał radiowozem. To co, on takiego koguta na plecach nosi? I on na piechotę idzie z kogutem i robi miu, 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 miu? Jack, jakiś czarny gangster wjechał w jeden z naszych sklepów. Mamy teraz kocioł i sami nie możemy się tym zająć. Pomożesz? No pewnie. No pewnie. No pewnie. Dowodzić akcją będzie młodsza sierżant Koshi. Pojedzie z Tsubasą, no i z Borczem Juniorem, no. Borcz Junior to jest przyszłość policji. Na miejscu, usiłowanie morderca. Sytuacja jest poważniejsza, potrzebne nam wsparcie. Już, już, już. Już. No dobra, nie, to za dużo. Dwóch sobie zostawię. Trzech wyślę. Dwóch zostawię jakby coś. Kurde, SWAT mogłem jeszcze wysłać chyba. Rowerem jedzie. No niech jedzie, niech jedzie. Z Tsubasą? No, z Tsubasą, z Tsubasą. Kapitan Hawk. Zadanie od mafii. Jack, organizujemy dziś akcję. Miejsce sąd. Nie życzymy sobie najazdu policji. O kurde. Wydaje mi się, że sąd to powinienem powstrzymać. No przecież jak oni tam wysadzą sędzinę czy coś. No nie wiem, czy pozwolić mu burdy w sądzie robić. Ile mam czasu? 20 sekund, może ktoś wróci. Usiłowanie morderstwa, dobra, schwytaliśmy. Tylko mu się nic nie stało, plus 5, spoko. No tu muszę wysłać czwórkę. Dobra, jest. Siemano. Koshi jedziesz, Tsubasa, Asano i Borg. Co to jest to? Henry San. Droga. Panie Boyd, zarządzam wielką grupą pojazdów. Chcę zorganizować mój najkrótszy kurs. Muszę wiedzieć, jak zachowywać się na ulicach. Proszę wysłać kilku państw najlepszych ludzi. Przyjeżdżą przez dzień z moimi chłopakami. Wyjaśnią mi zawiłość ruchu drogowego. Więc w podziękowaniu ofiaruję panu radiowóz. Podobuje mi się to. Podobuje mi się to, tylko muszę wysłać trzech policjantów. Zaraz będę miał. Wraca Wansej. W podziękowaniu radiowóz dostaniemy, to jestem zadowolony z tego. Kto tam będzie szkolił z kierowców? Ty, ty i ty, nie? Jedź ta ich szkoli. Ale relacje. Apteka. Otrzymano pilne zgłoszenie z całodowej apteki. Uzależniony od narkotyków mężczyzna musi wedrzeć się do środka. Czy ja tu jakiegoś za 10 sekund dostanę koksa z powrotem? Nie, nikt nie wraca. Tartak otoczony jest prawie 3-metrowym rodzajem. Brama zamknięta od drugiej strony. Ze środka dobiegają krzyki. Wieź bramę radiowozem. Wyważ bramę. Zapukaj do bramy. Wyważ bramę. Jakiś mężczyzna grozi chłopcu z piłą tarczową. Krzyczy coś histerycznie. Wyceluj przestępcę i zastrzel go. Celuj w mężczyznę broni, nakaż mu wypuścić chłopca. Rzuć się na przestępcę. Po prostu zastrzel go. Przestępca schwytany o kurwa. Burmistrz raczej z tego nie będzie zadowolony. Mój Borcz Junior zmarł. Ej, no jak oni do jednego chłopa nie strzelili, co? Jeden zabił trzech policjantów? Bo może oni do siebie sami strzelali, Jerzyk. Oh my god, ale lipa. Wansej, ty jedź ta tam do tej kradzieży w aptece. Boże, muszę zatrudnić nowe osoby. Rynek pracy. Nie mogę jeszcze? Boże, nie mogę jeszcze? I Junior zginął, i Tsubasa zginęła. Henry Sands, sprawozdanie. Szefie, cały dzień jeździliśmy, przerabialiśmy podstawy ruchu z tępymi kierowcami. Na dzisiaj skończyliśmy. W międzyczasie pan Sand podrzucił nam zupełnie nowy radiowóz, ładny sprzęt za dobry na tych śmieci, którymi będziemy wozić.
Spoko, czyli ci też już nie wracają. Generalnie nie mamy kim pracować. Koshi wróciła jako jedyna z tamtej akcji. Może ktoś wróci w 30 sekund. Przestępca schwytany. Policjanci wyszli bez szwanku, zginął cywil? W aptece? No bo we dwóch tylko wysłałem. Kurwa, to będzie zły dzień. To będzie zły dzień, moi drodzy. Ratusz się wkurzy. Jakby zwolni martwych, póki rodzina się nie ubiega. No nie mogę. Chyba. Czy mogę? Nie, chyba nie. Personel. Zwolnij. O, czekaj. Zwolnić trupa nielegalnie? Dobra, zwalniamy trupa nielegalnie. Tsubasę też zwalniamy nielegalnie. Nara. Ty nie byłaś w policji. Byłaś tam jako cywil. Nie miałaś zgody na pracę. Policjant Samuel, przydziel zmianę. Alice Crosby, przydziel zmianę. I Matthew Holliger, dawaj tu. Więcej nam nikt nie będzie potrzebny. Jezu. Dobra, tu musimy kogoś wysłać. Co? Wydział zabójstw sąd. Aha, to olewamy to w sądzie, dobra. Wysyłamy tu. Raz, dwa, trzy i radiowóz, tło. Dobra, nic więcej nie mam. Nikogo więcej nie mam. No nie mogę do sądu nikogo wysłać. Nie mogę nikogo wysłać do sądu. Nie mogę. Wydział zabójstw, sprawozdanie. Przestępca uciekł. No i dobra. Zginął cywil. I 6 tysięcy. Dzięki za naszej prośbie o to sumka. Znaczy problem jest taki, że chyba za dużo tych ludzi ginie ostatnio u mnie w tym moim mieście. Drzwi do mieszkania są zamknięte, krzyki, zapukaj do drzwi, wyważ drzwi, wejdź do sobie i przejdź przez balkon. O. Ofiara leży związana na podłodze, a na niej siedzi porywacz, trzymając strzykawkę wypełnioną nieznaną obok. Na podłodze leży butelka wybielacza. Wyceluj w mężczyznę, każ mu położyć się na podłodze. Jesteśmy po pańskiej stronie, proszę nam powiedzieć o tym spisku. Proszę natychmiast wyrzucić strzykawkę. Mężczyzna nazywa się na nogi i porywa jakieś papiery ze stołu. Wszystkie potrzebne nam dowody tutaj, oni stworzyli te leki, by kontrolować nasze umysły. Uderz mężczyznę pałką. Proszę skończyć te przemowy, puścić lekarza. W takim razie policja zacznie śledztwo jak najszybciej. Porozmawiajmy o tym na komendzie. O. I psychologicznie nikt się nikomu nie stało. Elegancko. Ale myślę, że burmistrz nas opierdoli za te trzy trupy w policji. Cywile. Nie było mnie 5 minut i Maciek zdążył wybić już pół komisariatu. No tak. Jakoś tak wyszło niestety. Obawiam się, że tutaj może być troszeczkę problemu. Simonetti, przyjdź jutro. Johnson, nie. Koshi, przyjdź jutro. I Vansey, przyjdź jutro. I Johnson, przyjdź jutro. Aha, i tak przyjdź jutro. I Mole, przyjdź jutro. Dobra. Dzień 11. Odpalamy naszą furę. Rogers odpowiedzialny za upadek policji Friburga. O Chryste, oskarżają burmistrza za upadek policji. Drobni handlarze narkotyków zalewają miasto. Friburg gospodarzem półfinałów młodzieżowej ligi hokeja. I od razu se narkotyczki kupią. No, powiem wam, że burmistrz nie będzie zadowolony z tych ostatnich dni. Holliger, absencja w pracy, zaczyna się. Mamy dzisiaj piękny dzień, moja córka wychodzi za mąż, nie wolno mi tego przegapić. Ty tępy cwelu, pojechałeś na szkolenie, oblałeś wszystkie egzaminy i teraz jeszcze... Dobra, przyjdź jutro, głupku. Za dużo alkoholu. Mogę iść do domu? No możesz, Koshi, no nawet ty wypiłaś. Nawet ty wypiłaś, Koshi, moja sierżantko. Moja sierżantka, no dobra. Kupimy sobie jakąś nową muzyczkę. Czego my jeszcze tu nie mamy? Nie, Clarnet Sugar. No pewnie, że chcę. Clarnet Sugar, to jest to. Koshi zapija traumę startaku. To może tak być. Decyzja ratusza, nie? Przydział funkcjonariusz. Na tę chwilę ratusz nie może spełnić twojej prośby. Ale się nie dziwię. Uśmierciłem pół komisariatu. Dobra, czy ktoś jest nowy? 250, Johnny Imamoto.
Dobra, 250 policjant Johnny Imamoto. Musimy go wziąć. Jakoś. 250. Musimy go mieć. Musimy go mieć. Tylko za kogo? Oto jest pytanie i jeszcze tu mamy śledczego 180, Matthew Marlowe. O, detektyw. Czy jestem w stanie zwolnić tego setkę nieroba? Nic by go nie zrobił. A ten? Absencja w pracy. O, zwalniamy go legalnie, wypad. I bierzemy Johnny Wando. O, to jest to. Charlie Chaplin detektyw. Dobra, co tu mamy? Wtargnięcie. Bill Buckler zgłasza, że dwóch obcych mężczyzn skradło się na jego farmę, podłożyło w stodole ogień, dzięki... Kiedy dzwonił, podejrzani usiłowali włamać się do domu. Jak oni śmiali. Idziesz Stowal i bierz ze sobą Simonettiego i Procter & Gamble. Jazda. Cała ekipa starszych sierżantów jedzie. Same starsze sierżanty jadą. No nie, dwóch starszych sierżantów i szeregowy Trajan, zwany Simonetti. Trochę mi smutno, że wybiłem pół komisariatu. Tak troszkę mi jednak smutno. W pobliżu domu nie ma śladu przestępcy, to chyba ma drzwi wejściowe, w środku wieje pustką. Podejdź do tylnych drzwi. Ha, 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 złapaliśmy. Hehehe, no macie i pana gapa. Market everyday. Narkoman usiłował ukryć butelkę drugiego alkoholu pod kurtką, kiedy go przyłapano, zaczął być agresywny. Van Damme, Johnson, jazda. Na rowerach. Jazda na rowerach. Halo, halo, dzisiaj spokojny dzień, mam dużo policji, radiowozy nawet pod ręką, SWAT. Dzisiaj jest spokojny dzień, mamy duży zapas funkcjonariuszy. Jack, jeden z naszych ludzi, próbował zgwałcić księgową. Zamknęliśmy go w pokoju hotelowym, ale grozi wydać całą organizację policji. Chyba przyszedł czas, żeby pogadał z nią twarz w twarz, twarzą w twarz. Jedź, Kim. Kradzież sprawozdanie. I przestępca jest złapany elegancko. Francja, elegancja. Zadanie od mafii. Jack, organizujemy dziś akcję, miejsce centrum. Nie życzymy sobie najazdu. Chyba 1000. A nie, za 1000 to pocałuj się w dupę. 18.39 wchodzimy tam, moi drodzy. Pokażemy mu, że za miedziaki to nas nie kupi. Tym bardziej, że dzisiaj mam całą komendę ludzi i nie mogę udawać, że nie widzę. Napaść z bronią. Kobieta zgłasza, że skinhead napadł na ciemnoskórego parkingowego, bije go po nogach, krzycząc: zatłukę cię na śmierć, dziwolągu, nie żartuję. Van Damme, będziesz dowodził operacją. Na zastępcę wyznaczam starszą sierżant Procter & Gamble. Pomoże wam John Robbins, Tim Robbins i Samadi Hamadi. Hamadi Samahadi. Może on to będzie ten wiecie, może to będzie tej samej narodowości i Samadi Hamadi Dadi dogada się z tamtym skinheadem w swoim języku i jakoś to będzie. Jedź ta, jedź ta, jedź ta. Samada Hamadi Dadi. Dobra, Kin wrócił. No my za 1000 to nie pomożemy temu. To nawet nie ma takiej akcji. 18 wkraczamy i tyle. Niech on się nauczy, że za 1000 to nam się nie chce telefonu odbierać. No, dawać. Już jest po 18, idzie to zgłoszenie. Napad z bronią w ręku na parkingu. Sytuacja jest poważniejsza, potrzebne nam wsparcie. Sierżant Vancey i Johnson. Jedziecie. Centrum, centrum, centrum. Na ulicy leży mężczyzna w drogim garniturze, że został postrzelony, jak widział przez kogoś, skąd jeszcze żyje, a karetka już jedzie. Towal, Klauner, Simonetti i Kane. Go. Kurczę, cały komisariat miałem, a teraz nie mam kompletnie nikogo na bazie. Ja pierdziu. Slowal zginie, to Maciek się skasuje. Tak będzie, jak Slowal zginie... Towal jak zginie, to ja robię ten kasację.
Dobra, mężczyzna był właśnie kładziony na nożach, gdy padł kolejny strzał, tym razem snajper wykonał swoją robotę. Nie dało się ocenić, skąd dokładnie strzelał, ale pociski nadlatywały z jednego z wieżowców. Biegnij do wieżowca po prawej, uważnie obserwuj teren, biegnij do wieżowca po lewej. Co? Skąd mam wiedzieć, do którego? Skąd mam wiedzieć, do którego wieżowca? Tego z prawej, czy tego z lewej? Nie dało się ocenić, skąd dokładnie strzelał. No. To dobra akcja, wystarczyło obserwować. Rozczarowanie. Jack, nie wiemy, czemu tak postanowiłeś, abyś miał dobry powód, nie zapominaj, jakie są twoi przyjaciele, nie chcemy więcej wpadek. A co ty chciałeś, mnie za 1000 dolców? O kurcze. Ale akcja była. 6 policjantów. Ośmioletni Kevin jest sam w domu. To ciekawe. Coś mi mówi ten film. I ukrywa się pod łóżkiem. Grupa obcych osób zebrała się pod drzwiami do mieszkania. Okej. Okay. 20 sekund. Może ktoś wróci, Kevin. Trzymaj się, chłopie. Trzymaj się. Nadchodzi pomoc. Dobra. Nadchodzi Commander Stovall z Klausnerem. Najlepsza ekipa. Kevin, nie łam się. Pomożemy ci. Nie podoba mi się tutaj. Chłopaki. Badać to, kurde. Messner. Dobra, tego Mozera mogę wyrzucić stąd? Nie. Dobra. Beasley, pomóż mu. Pomóżcie mu, bo to jest jakiś tępy gość. Wszyscy niech ciężko pracują. Wszyscy niech ciężko pracują tam. O, sytuacja jest poważniejsza, potrzebne nam wsparcie. Spoko. Robbins i Procter & Gamble. Pojechali. 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 No jest już druga w nocy, nic tu się więcej nie wydarzy, więc ekipa nam się przydała. Tu? To tu. Pojechali. Tu, tu. Na rowerach. Bo radiowoza nie chcieli. Na rowero. Mamy sprawozdanie. 4 policjantów poradziła sobie z przestępcą. Nikt nie stracił nic. No, nie fake. Kevin powinien ich sam dojechać. No, nie fake, nie fake. Moi drodzy, kończymy dzień. I razem z końcem dnia kończymy odcinek. Chociaż jeszcze Van Damme zaprosimy sobie na jutro do pracy. Procter & Gamble zaprosimy sobie na jutro do pracy. I Kane'a zaprosimy sobie do pracy. Zastanawia mnie Kamadi. On jest tym szpiegiem, tyle mu pieniędzy dałem, jeszcze nic się nie dowiedział. Ciekawe, dlaczego tak się stało. O, jeszcze mamy jakąś cutscenkę, to zobaczymy na szybko. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've gotta respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time, I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV.
There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. W alejce zagadywali. Dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken... O Boże, który próbuje się jednocześnie wysrać i wyżygać. Jezu. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. Dobre, dobre. I like your city, Jack. I'm here to stay. Może będziemy mieli znowu kasiorkę jeszcze troszkę. Zadzwonimy, zadzwonimy. Ale ja nie mam telefonu. Ale zadzwonimy, zadzwonimy. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Punkt kontrolny zapisany, moi drodzy. Mamy dzień 12. Prawosławni kapłani przekupują burmistrza. Grecki kapłan zostanie głową kościoła grecko-katolickiego we Freiburgu. Wolontariat studentów na rzecz rolników. Ale to już jest, moi drodzy, nie w tym odcinku, także dzięki wam serdeczne, trzymajcie się i do zobaczyska.